większości kierowców rondo kojarzy się z takim oto znakiem, ustawionym na wszystkich drogach dojazdowych do obiektu. W większości przypadków z dodanym od góry znakiem ustąp pierwszeństwa. Zauważmy również, że wyznaczone pasy ruchu biegną okrężnie wokół centralnej wyspy. Na tym polega cała prostota i genialność jednocześnie ruchu okrężnego, który to ruch eliminuje lewoskręt. Niektórzy nazywają to klasycznym rondo. Dla przykładu przejedźmy się wspólnie na lewą stronę, do trzeciego zjazdu, tak zorganizowanego obiektu. Ponieważ w Polsce mamy obowiązek poruszania się możliwie blisko prawej krawędzi jezdni, jedziemy prawym pasem, chyba że jest zajęty. Wtedy wykorzystujemy lewy. Dojeżdżamy bez włączonego kierunkowskazu, gdyż tak nas prowadzi droga. Przed skręceniem w prawo musimy zająć prawy pas, zewnętrzny, bo tego wymaga od nas ustawa. Musimy również włączyć prawy kierunkowskaz, aby zasygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy w prawo. Po opuszczeniu obwiedni wyłączamy kierunkowskaz i jedziemy dalej. Proszę pana, mam pierwszeństwo, tak przy okazji. Z nami młodzieżowymi w ostatnim pasie... Start recording emergency video. Rewelacyjne wyniki, biorąc pod uwagę możliwości. Trenerem drużyny ma być Andrzej Kierlewicz, jeden z najlepszych trenerów koszykarki do funkcji Polonii, który przecież osiągał sukcesy z drużynami młodzieżowymi. W ostatnim za 50 metrów na rondzie prosto drugi zjazd.